Dobrze, mamy sobie żółwika. Zeszliśmy od przodu. Tak, możemy tutaj złapać. Możemy szukać klamry, zaciągać tą rękę, iść do anakondy, do gilotyny. Tak, to są fajne poddanie. Ale czasami chcemy poddać na drugą stronę. Tak, lubimy zaatakować tą ręką. Więc ja przeciągam sobie uchwytem moją rękę na drugą stronę, ale zobaczcie, że mój bark jest w powietrzu. Tak, i ja tutaj super kontroluję. Ale jak będę chciał przeciągnąć rękę, to muszę zmienić stronę, iść drugim barkiem na niego i wyciągam rękę po przeciwnej stronie. Tak, więc staram się łapać uchwyt, zmieniam i wyciągam rękę po przeciwnej stronie. Tu jest stąd. Może tutaj on dobrze broni, tak? Więc ja idę tu, na niego, idę na drugą stronę, wyciągam rękę, obróć się, wyciągam rękę z drugiej strony, ale tyle, żebym mógł zapiąć uchwyt na bicepsie. Ważne jest, że tą ręką, jak przyciągnę, to żeby on tej ręki nie wyjął. Dlatego ja będę się dociągał do jego ręki. Różne są sposoby, żeby tutaj wykończyć, ale mi zależy na tym, żebym jego głowę ściągnął, a moją klatą zablokował jego rękę, tak żeby móc dobrze zapiąć jego szyję. Niektórzy mocno wychodzą tą ręką aż tu. Ok, jeżeli ktoś jest silny, może kogoś poddać przez ucisk na szyję. Bo ja tu zapnę i będę ściskał, on poczuje na szyi i klepnie. Ale jeżeli chcę go dusić, to ja chcę, żeby moje przedramię było na jego tętnicy bardziej. Więc jeżeli wyjmę tylko dłoń i dam radę zapiąć, to super. Bo ja teraz bardziej idę na jego szyję z przodu, a nie z boku czy tam z tyłu. Więc to duszenie tutaj będzie lepiej działało. I teraz jak docisnę, to on już czuje z przodu na tętnicy. Więc byłem tu, tak, ściągam, przechodzę na drugą stronę, wyciągam rękę. Czasami nawet mogę jego kark sobie tu zablokować. Jeżeli ktoś lubi przetaczać i atakować z góry, ok, można to zrobić, bo ja teraz na przykład tym uchwytem, taką klamrą, mogę pochylać jego głowę i mogę go sobie przytoczyć. Też jest super. Tylko znowu, dużo osób mocno wyciąga rękę. Czasami to jest dobre, bo na przykład idę bardziej bicepsem teraz, idę bardziej klatą, tak? I zaczynam miażdżyć go. Też jest ok. Ale dużo osób czuje bardziej na karku niż duszenie. Pamiętajcie, nieważne jaką on pozycję klepnie, po prostu klepną, tak jak wygraliście. Ale jeżeli chcecie skupić się na duszeniu, atakujemy jego tętnicę, tak, a nie jego kark. Więc ja nie chcę być z tyłu na jego szyi. Ja chcę być przed ramieniem, tutaj ostrą częścią, z przodu na jego szyi. W ten sposób. Tak? Z drugiej strony chcę docisnąć klatą, więc nawet stąd ja mógłbym go przetoczyć i teraz pójść klatką na jego triceps i docisnąć. Może troszeczkę nawet łokieć unieść i zacisnąć bliżej, ale mogę też stąd wejść klatką pod spód, tak? I tutaj iść. Też jest dobra opcja. Więc co kto lubi, nie zawsze uda się kogoś przytoczyć, tak? Czasami trzeba będzie pójść w ten sposób. Czasem jest tak, że zacząłem sobie stąd, ale tu straciłem równowagę, ale mam dobrą pozycję, tak? Trzymam go. Ważne, żeby on głowy nie odsunął ode mnie, bo wtedy wyjmie rękę. Jak rękę wyjmie, nie ma duszenia. Więc ja chcę przyciągnąć go. Tak? Czasami tu, hop, przyciągam go. I teraz poprawię. Ja lubię troszeczkę jeszcze się wkręcić, żeby być bliżej na jego szyi. I zacisnąć.
Tak? Przedramię wtedy bardziej układa się w stronę brody, jego głowę bardziej pochylam i wtedy mogę skupić się bardziej na duszeniu. Więc jak mamy tą sytuację, tak, może jego brodę kontroluję, może triceps, tu wszedłem, łapię klamrę, widzę, że ciężko jest stąd zaatakować, wychodzę ręką na drugą stronę. Tak? Albo tak, albo w ten sposób jeszcze lepiej, mogę pójść tu i go sobie przetoczyć. I teraz wchodzę na swój biceps, idę klatką nisko na jego triceps, na jego ramię i delikatnie podciągam bark, łokieć do góry i zaciskam. Wtedy będzie duszenie z przodu na jego szyję. On też będzie dusił się własną ręką. Dlatego jego ucieczka to będzie prawdopodobnie zabieranie łokcia, tak, i wysuwanie głowy do przodu. Więc zawsze z tego musicie mieć jeszcze jakieś połączenie. Czy może do jakiegoś japońskiego krawata, czy może do gilotyny. Coś połączyć jeszcze z tą techniką, tak żeby zaskoczyć tego przeciwnika. Ale jak sobie tu wchodzimy, to ja zmieniam stronę, wyciągam tą rękę tu. Tak? Czasami jest tak, że poszedłem pod niego. Ta sama zasada. Moja klata chce docisnąć jego rękę do jego szyi, a jego szyję do jego ręki. Więc ja przyciągam i łapię. I teraz podchodzę bliżej i zamykam. Łokcie też blisko siebie i ciasno. Tak jak przy gilotynie, ja chcę pochylać jego głowę. Nieważne, czy to gilotyna z ręką, czy bez ręki. Jak złapałem gilotynę, to ja nie chcę odsuwać się od niego. Ja chcę pochylić jego głowę. Chcę dociągnąć. Ta sama zasada jest tutaj. Więc jak ja złapałem, hop, to pochylam jego głowę i zaciskam. Dobrze? Lecimy.